Wiecie, myślę sobie, że trzeba mieć plan, ale z drugiej strony nie byle jaki plan, jakiś taki plan zrobiony na szybko, ale trzeba mieć dobry plan, żeby móc pod jego wpływem coś osiągnąć. Trzeba mieć dobry plan, jak się pisze jakąś pracę naukową, z tego względu, że z samego planu widać, jakie człowiek stawia przede wszystkim tezę, jakie podaje argumenty, jaka z tego wypływa puenta. Warto mieć plan chociażby na życie. A tutaj powiem, że trzeba mieć dobry plan na życie. Z tego względu, że jak się ma dobry plan na życie, to inaczej mówiąc, człowiek dobrze żyje. Wiecie, czytając sobie dzisiaj Słowo Boże, taka mi przyszła myśl do głowy, że Bóg też ma swój plan. Przede wszystkim Bóg miał plan na moje zbawienie. I rzeczywiście On go wypełnił w 100%, bardzo skrupulatnie, inaczej mówiąc, bardzo skrzętnie. Wszystko zaczęło się już w Księdze Rodzaju, kiedy po grzechu pierworodnym obiecał człowiekowi, że mimo wszystko go zbawi, więc dalej to realizował. To był wybór narodu izraelskiego na swój lud umiłowany. To były wszystkie zapowiedzi prorockie o przyjściu Mesjasza. To było w końcu później narodzenie się Jezusa Chrystusa. No i patrząc na Chrystusa, On też miał plan, żeby go solidnie wykonać. Chrystus doskonale wiedział, że jego życie zmierza do krzyża. Więc również człowieka przygotowywał. W tym planie była obecna przede wszystkim jego pokora. W tym planie zbawienia człowieka była przede wszystkim obecna jego miłość. W tym planie zbawienia człowieka był obecny jego szacunek do mnie. Ten plan obejmował między innymi coś takiego jak ciche serce Jego. Ten plan obejmował taki, nazwijmy to, oddanie się Boga człowiekowi i on został w 100% zrealizowany. Wiecie, kiedy patrzymy sobie na Chrystusa, kiedy nieraz klękamy sobie do jakiejś osobistej modlitwy, albo zwyczajnie przychodzimy przed Najświętszy Sakrament, żeby na Niego popatrzeć, to moja taka prośba, żebyś sobie dobrze zaplanował. Może nie ten czas, ale przede wszystkim zaplanuj swoje życie w Jego przyjaźni, w swojej relacji z Nim. Zaplanuj swoje życie w taki sposób, aby to wszystko, co robisz, aby to wszystko, kim jesteś, aby to wszystko, jakie wykonujesz czyny, bezpośrednio cię prowadziło do Niego. Chrystus ma plan na to, żeby mnie doprowadzić do nieba. Zawsze tylko pozostaje pytanie, czy mój plan z Jego planem jest bardzo mocno zbieżny, albo inaczej mówiąc, bardzo mocno spójny. Spróbuj to przeanalizować. Spróbuj się nad tym zastanowić. I może, jak będzie trzeba, wprowadzić konkretne korekty do swojego planu na życie, żeby u jego celu znalazło się coś takiego, co nazywa się niebo. Inaczej mówiąc, radość i bycie z Bogiem.